Siema, hejos. Jadę dzisiaj na miastownię poszukać bezdomnego Andrzeja. Pamiętacie go? Z 2 lata temu czy 3, co pomagał mi przy odpaleniu supermundziaka BMW-ki. Chciał dać mi swoją butelkę od wody, żeby posłużyła jako lejek. Skoczę też na myjnię i muszę skoczyć też na naszą miejscówkę, tam gdzie na kole upalamy. Podobno ta miejscówka jest już spalona. Kolega mi pisał, że 2 razy go gonili. Chyba sąsiedzi tam muszą dzwonić, bo innego wyjścia nie ma. Kolega Tomek pojechał tam właśnie trenować na kole, tam gdzie ja. I napisał mi, że miejscówka spalona. Za pierwszym razem jak pojechał, to było do południa, to nieoznakowany podjechał na to miejsce, a później radiowóz normalny, czyli tak jakby ktoś po prostu dzwonił. Słyszeli. Chyba dobry wydech mam. Co w oknie? Ładna nazwa. Pozdry Mateusz. Pierw pojadę na myjnię, potem pojadę na miasto. Pod sklep. Tam pod tym sklepem właśnie w mieście widziałem tego bezdomnego Andrzeja. Ciekawe, czy mnie pamięta. Ta spalona miejscówka, no kurczę, tam nikomu nigdy nic nie przeszkadzało. No słuchajcie, dobiję 1000 kilometrów dzisiaj. Powiem wam, że widziałem tego Andrzeja parę razy tam pod tym sklepem, ale za każdym razem był trzeźwy. Dobra. Wypad z drobniaku w bleku. Czas umyć porządnie kłada. Jak ty chcesz jechać na miasto? Ale wiecie co? Coraz lepiej mi te gumy wychodzą na tym kładzie. Ale to nie jest to co motocyklem. Spienimy gość. Lepiej brud zejdzie.
No nic, trochę siedzenie musi się zmoczyć. Tomek akurat zwiał. Dwa razy w ciągu jednego dnia. Raz rano, raz po południu. To inaczej kolejność zmienia. Pierw pojadę na miejscówkę. Tu mam po drodze. A potem na miasto. Słuchajcie, kto mi podpowie? Patrzcie to, błąd silnika mi się pojawił. A wiecie co zrobiłem? Sprawdzałem, który bezpiecznik jest od czego. I po kolei wszystkie wypinałem. I po wypięciu i włożeniu jednego mam kontrolkę, od razu się pali. Nie wiem, czy bezpiecznik się uszkodził? Czy wyskoczył błąd i teraz trzeba go po prostu skasować? Tego nie wiem. Poczekam chwilę, zobaczymy, czy do mnie też przyjedzie policja. O, tak soczewy wyglądają na dworzu. Czyli nawet jakbym tutaj jeździł na kole i by przyjechała policja, to patrzcie, tam już jest droga zamknięta, oznaczeń żadnych nie ma. To jest, mówię, taka droga typowo, żeby do pola można było dojechać, czyli taka zamknięta. Czyli nie uważam, żeby ta miejscówka była spalona. Dobra, jadę szukać Andrzeja. Pionę z nim przybić.
stoi tutaj na narożniku. Tu właśnie przy tym stopie. Albo nie ma. Ale torbę zostawił. No, może tam jest. Na drugim narożniku. Andrzej torbę zostawił. Nie no, nie ma go. Torba została po Andrzeju tylko. Następnym razem. Może to już jest za późna godzina na Andrzeja. Ale bardzo sympatyczny gość. Tylko tak mi się wydaje, że on jest bezdomny na swoje życzenie własne. Tak mi się wydaje. Ale jemu warto pomagać. Teraz ostatnia prosta i kończę jazdę dzisiaj. Trzymajcie się, nara. Ale brzydko go umyłem. To ta myjnia nie jest dobra. Ale wiecie co? Się dowiedziałem o tych oponach. Hakuba. Powiem, że nie są tak dobre jak Maxisy. To się dowiedziałem. Generalnie ja jestem z nich zadowolony, ale podobno za sztywne są. Mi się jakoś nie pościerały jeszcze. Są całkiem. A dużo po asfalcie jeżdżę. To nara, hejos.